Jo, siemanko, Jędrzej Gromadowski z tej strony, Welpakol się kłania nisko, Krzysztof Milerski, a.k.a. Fuzzy. Zawsze spotykamy się, jak wpadniesz do Poznania, chociaż nie zawsze, tylko czasami, ale zdarzało nam się nagrywać różne rzeczy. A dzisiaj się spotykamy, w sumie nie wiedzieć czemu, nie wiadomo po co, pewnie pogadać o bzdurach. Czy to jest Pakol TV, czy to jest Radio Piłka, czy to jest Fuzzy TV, nie wiadomo? Nie wiadomo. To zacznijmy może od samego początku. Krzysztof Milerski, Fuzzy, z backgroundem poznańskim, ale obieży świat, można powiedzieć, z każdego polskiego miasta, bo można cię przykleić już do wielu miast. Pewnie do każdego, ale do wielu. No ale jak gdyby twoja historia zaczęła się z Poznaniem, jak to w ogóle się zaczęło? Skąd wziął się Fuzzy? Z jakiej dzielnicy? Skąd? Z kim otrzymał? Kto to w ogóle jest? Wiadomo, nagła tak spawasza. Jak, skąd jest Fuzzy i jak rozpoczęła się historia nagłego ataku spawasza? Fuzzy się wziął z ulicy Piątkowskiej. Dawniej to była ulica Obornicka. Fuzzy też poniekąd, wiadomo, jest z Poznania, ale mój święty pamięci ojciec jest był warszawiakiem. I takie moje życie jako dzieciaka to było, polegało na kursowaniu między Poznaniem a Warszawą. No, bo to tam po prostu świeżo po ślubie to była akcja, kiedy ja miałem chyba 6 miesięcy, a ojciec się rozwalił na motorze i po prostu matka tego nie ogarniała i też dziadkowie mnie zabierali tam, żeby mu odciążyć, nie, bo i no wiadomo, podejrzewam, że ich głowa, wiesz, klękała i to grubo, kurwa. No i tak się bujałem. Poznań, Warszawa, Poznań, Warszawa. No później wiadomo, szkoła podstawowa, szkoła średnia, to już Poznań. I muzyką się zainteresowałem w sumie wcześniej jakoś, kurwa. Tylko zacząłem tak muzyki słuchać od właśnie od jakiegoś tam hard rocka. No bo kojarzony się z nagłym atakiem spawacza. No tak. Także może opowiedz, jak w ogóle zaczęła się historia spawacza, skąd się w ogóle ten pomysł wziął i jak ten zespół powstał. No nagły atak spawacza to już chyba coś sobie kminiłem. Chyba nawet w szkole, kurwa, na jakiejś lekcji, pamiętam. Zresztą też no, na lekcjach głównie robiłem te wcześniejsze moje projekty, jakieś loga, to samo, Krucjatus. Też chyba na biologii wymyślony, kurwa, i tak dalej. I jak się zaczęło? Zaczęło się tak, że no mówię, słuchałem metalu, a był taki okres, kiedy, nie wiem, jakieś moje ulubione kapele typu Biohazard i tak dalej, i wyszedł ten słynny film Judgment Night, gdzie soundtrack był... Wiadomo. Było to połączenie rockowi i rapowi. No i tak mi się wtedy zaczął bardziej przekładać na ten rap. Miałem już, słuchałem tam jakieś parę rzeczy rapowych, ale potem też w ogóle tak bardziej zacząłem wchodzić. Bo tak wcześniej to jakoś sobie nie mogłem wyobrazić, że bez tych gitar, kurwa, to tam można jakoś to czuć i tak dalej. Ale poczułem ten rap i zaczęło mi się podobać, zacząłem to realizować. Ale zacząłeś robić jako nagły atak spawacza, czy wtedy jeszcze wcześniej były jakieś inne projekty rapowe? Rapowe nie. Nie, rapowe nie. To jedynie na Sansarze coś próbowałem. A skąd się w ogóle wziął skleił skład nagłego ataku spawacza i... A, pamiętam nazwę, gdzie my wymyśliliśmy. Nazwę teraz mi się przypomniało. W ogóle z tym, z pilotem z Bundeswehry mieliśmy zakładać zespół Grań Tylko Robi i wymyśliliśmy takie pojebane nazwy. Jakie nazwy tam podały? No tam były te posępne jajecznice, kurwa, jakieś same takie, kurwa, głupoty. To pamiętam, że była posępna jajecznica, ja pierdolałem nagłego ataku spawacza, wszyscy beka. Ale jakoś coś tam wyszło, że chyba kurwa coś innego wzięliśmy, nie pamiętam co to było. Zresztą kurwa, to była rozmowa, że zakładamy kapelę, która w ogóle nawet jednej próby nigdy nie miała. Wiadomo, tak się robiło. No bo to był wabik na dupy wtedy i w ogóle, kurwa, mam kapelę i mówi. No i co? No dobra, i powstał nagły atak spawacza. No i powstał nagły atak spawacza. W jakim składzie? W składzie Catch Me, Dzwon. Znaczy jak ja pojechałem pierwszy raz do studia, to wtedy wziąłem Kaczmiego. Ale próby robiliście wcześniej? Zgadywaliście się wcześniej? Ja z Kaczmim tam graliśmy jakieś takie pierdoły, jeździliśmy na jebanie do Sparzędza i wyzdąkaliśmy wszystkim, co tam było, kurwa. Do studia czat? Do studia czat, no. A kto to finansował, te sesje nagrania? Sami, raczej sami. No kurwa, dostawaliśmy od rodziców wtedy, wiesz. To były takie koszta, że można było sobie iść do studia i... Tak, to jak wtedy dostawałeś od rodzica, kurwa, jakiś pieniądz, to w chuj to w ogóle nie bolało rodzica, a ty za to miałeś studia. Czyli patrzcie, kurwa, jakich czasów dożyliśmy, zjebany, kurwa. Komu no wróć, kurwa. Ale projektów, oprócz nagłego ataku spawacza, było sporo. Było. Bo była wspomniana już Samsara. Krucjatus. Były Cycki i Krew. No. Był TBS. Jeszcze... Bogdan z Grójca. Dead Priest Killer był. Kojarzy w ogóle, że było coś takiego? Nie kojarzę w ogóle czegoś takiego. Dead Priest Killer to był, kurwa, mieliśmy, kurwa, trzy kawałki nagrane z Warzędzu z Karolkiem. Karolek to był z Piątkowa, z Sobieskiego. O, Kaczmi kojarzy i tam cała reszta.
Tylko że Karol przedawkował, bo Karol jest tego kurwa grunge-core'a, a nagraliśmy zajebiste parę kawałków grunge-core'a, ja na bębnach, on na gitarze i chyba nawet dwa koncerty zagraliśmy z tym Death Priest Clear wtedy. Tylko to oczywiście gdzieś zjebało, kurwa nie ma tego. Nie? A Karolek przedawkował. Ale nie jakieś takie starsze demówki, spawacze odnalazły się, były wydane parę lat temu. Tak, no to jest, nie jest nawet na tym na YouTube. No. A inne rzeczy jeszcze są niewydane gdzieś tam w waszych archiwach, u ciebie czy u Kaszmiego? Chyba nie, nie wiem. Może czymś nie pamiętam. I co to były jeszcze za projekty? Bo na pewno kojarzy mi się jeden takie nazwy jak Page Blunt. Ja na ten projekt stawiałem najbardziej z wszystkich twoich projektów. To był projekt, który mnie bardzo interesował, który chyba już nie będzie kontynuowany. Kto wie, jak mi kiedyś coś odpali, kupię sobie pudło i kurwa mi się zachce grać. Ale to był projekt Fazi i Zocha, a Zocha już nie jest przyklejany do Fazi. Jest, ja cię kurwa teraz ciężko z nim kontakt złapać, ale z Zochą gadałem już parę razy. Bo też zresztą na wywiadzie naszym były wyzwiska. Tak, tak. I był tak ciężko, mówię, po jakimś czasie mówię, nie wiem, kurwa się muszę z nim pogodzić, mogę go przeprosić i tak dalej. Ale zawinił czy nie zawinił? Tak, jak patrzę z perspektywy czasu, to tam praktycznie nikt nie zawinił, tylko ja byłem kurwa poćpany i wszędzie szukałem jakichś winnych, kurwa winy i tak dalej, wiesz, a tak naprawdę teraz odpierdalałem kurwa największą czopkę i taka jest prawda, kurwa, ale musiałem z jakichś pozwów ofiarnych zawsze kurwa znaleźć. Później zostałem wyrzuty z sumienia, kurwa. No dobra, a z tych wszystkich projektów, które były poboczne, no. Ortalion Trenera już wymieniłem? Było. Nie, nie wymieniłem. Ta nazwa mi się bardzo podobała zawsze, Ortalion Trenera, to była fajna nazwa. Nazwa dobra. A nazwa była wymyślona tylko na potrzeby tego koncertu w Esculapie, bo kurwa organizator, nie wiem, na tym festiwalu, gdzie tam byli wszyscy wtedy, tym trzydniowym. Nie chciał spawacza? Nie chciał spawacza, no i kurwa trzeba było zrobić jakąś alternatywą nazwę, żeby się nie kapnęli kurwa, że będzie kurwa spawacza. Ale lepiej spróbuj Diabła Skład, było coś takiego? Nie, to był kawałek, to był tytuł po prostu bez na przykład, nie? Ale bez skład, lepiej spróbuj Diabła. No. Nie powstało nic później takiego? Może coś tam kurwa w głowie coś może. Czyli właściwie tak naprawdę, jeśli chodzi o jakiekolwiek nagrania, to Krzysztof Milerski tylko jako nagłe tak spawacza. Jeszcze z tej trubu z Kaczorem i to też chyba mieliśmy jakieś kawałki, które nagrałem z czasów pseudonimy, zrobiłem jakieś bity więcej niż to, niż te dwa, które były na tych składankach polski rap. Tylko to też gdzieś kurwa. Ale Kaczor cały czas zajmuje się muzyką. Czy nie? Czy Dzwon zajmuje się muzyką? Dzwon tak, Dzwon gra w jakimś zespole. Tam dziewczyna śpiewa w tym zdaniu, pamiętam kurwa nazwę, ale pamiętam, no taka spokojna rockowa muzyka. Tak czy inaczej, usłyszano o tobie dopiero w momencie wydania Antyliroja. Tak. A co mam wtedy jeszcze do głów, żeby nagrać ten kawałek? No co jeszcze było kurwa? Jednak generalnie można było was pociągnąć do odpowiedzialności karnej, bo tam groźby karalne były mocne. No myślę, tak, że gdyby ktoś z głową do tego podszedł, to mało tego, że płacilibyście odszkodowanie za jakieś tam zniesławienie, to myślę, że i posypałyby się wyroki za groźby karalne, nie? Wobec całej rodziny. Mogłoby być, zresztą tam miała być jakaś afera. Miała być? Tylko to ja coś słyszałem takiego właśnie, tylko ale muszę się Leroy zapytać, kurwa. Bo na dzień dzisiejszy z Leroyem jak? Dobrze, ja się pogodziłem z nim też. Pogodziliście się. Ktoś go przeprosiłem i tak dalej, on mówi, kurwa, coś mi napisał, że czekał. Ale że nie spodziewał się w ogóle, że kurwa, że bardzo mnie zwierz. Miło, kurwa, że się nie spodziewał, że dojdzie do czegoś takiego. I jak do Warszawy, to kurwa, gdzieś tam się... Żeby nie była wystawka. Ustawił na kartkę. Ale to jest całkiem na poważnie. To co, skoro jest już taka komitywa i z Rychem, i z Leroyem, to co, nie wpadliście na pomysł albo ty, żeby zrobić numer Anty dzisiaj, ale wiadomo, że już razem z Leroyem nie wyzywalibyście Leroya, tylko obralibyście jakiś inny cel? Myślę, że jest sporo, jako tacy sporo jest, staroszkolni sporo załoganci, to macie kogo nawyzywać, no, nie? No, się znalazło, na bank. To nie myślisz, żeby to było fajnym numerem? Ja myślę, że to by było na bank, to by był zajebisty numer. Anty 3, bo dwójka już była, nie? I teraz pytanie, wiesz, czy po prostu chłopaki też by się na to jakoś tam zdecydowali, zgodzili, no. Trzeba by zapytać, trzeba by spróbować. No to działaj. Ja jako fan muzyki i właściwie wszystkich trzech artystów, o których tutaj mowa, chciałbym taki numer zobaczyć. Pomyślmy. Ale powiem ci, Fazi, jedna sprawa mnie boli. Zaczyna się, kurwa, no dobra. Hej, tak tu napaliłeś petami, że mi zaraz łeb. To tak nakopcił petów. I mówię, otwórz okno, no to mówię w sumie dobry ten. Otworzyłem okno, to mi i tak wieje, że mnie zaraz wywieje tej.
No łeb, ty, albo mnie boli od metów, albo mnie boli od tego wiania tutaj, z tego poddasza, z tego okna. Ale ty zawsze byłeś niesforny. Tak było, czy nie było? Byłeś zawsze niesforny. No było. Mało tego, że byłeś niesforny, ty się lubiłeś odpalić. No wiem. Jak się odpalałeś, to wyzywałeś też ludzi. No wyzywałem. Bardzo często prowadziło to do jakichś tam dalszych konsekwencji, czy nie? Znaczy poza tym, że kurwa, że no na pewno ludzie traktują mnie teraz jak traktują i z wieloma osobami nie rozmawiam. Znaczy traktują jak traktują, mówimy teraz o osobach, które były nam wyzywane, czy no, o scenie generalnie rapowej, bo ale scena, prawie wszystkim kurwa. Scena więc, rapowa jest taka, ale inaczej, no na pewno nie dostałem nigdy w łeb za coś takiego. Nie dostałeś. No nie. Ale zobacz, na przykład na jednym z wywiadzie, który chyba nawet nie był opublikowany, ale i tak wszyscy wiedzieli, o kogo chodziło, odpaliłeś się, nawyzywałeś Winiego i Sobotę. No. A dzisiaj? No dzisiaj bym wyzywał tylko Sobotę. Powiem ci tak, ja na przykład jestem, właściwie nie znam Winiego, ale jestem jego fanem. Lubię jego poczucie humoru, ja bo w ogóle wydaje mi się fajnym gościem. Ja bym do Winiego, ale to wiesz, teraz do Winiego to nawet mógłbym spokojnie pojechać do niego na kurwa. Na tym, co on robi te wywiady, tam jeździ z Wiarą, nie? No to musisz, ale ty byś teraz prowadził, nie? Spalić cebola, mogę prowadzić, spalić wąsa i tak dalej, kurwa, no nie no. Po czasie, czyli co, czyli... Po prostu, kurwa, rykoszetem się. Ja się... Ale czyli co, zapraszasz nawet teraz Winiego, żeby cię zaprosił? Tak, zapraszam Winiego, żeby mnie zaprosił na wywiad. Ale jak, Wini dostał rykoszetem, słusznie czy niesłusznie? No niesłusznie, bo generalnie ja jestem taki, że jak się odpalałem wtedy na takiej kurwie, to nie było tylko, że... Ale nie wtedy, ty się zawsze odpalałeś. No dobra. Ja, ale powiem ci szczerze, ja na przykład za to, że ty się odpalałeś, za to cię bardziej szanowałem, niż ty, którzy się nie odpalali. Ja się teraz potrafię tak samo odpalić na ciebie, rozumiesz? Tylko, że już teraz nie robię tak, że kurwa jebać Szczecin, nie bać Winiego, nie, jebać tylko kurwę Sobotę. A Sobota właściwie co ci zawinił? A chuj mu w dupę spalał mi, kurwa. I to tego jest winny? Ale coś jesteś w stanie konkretnie tak powiedzieć, co Sobota? Ej, a nie masz czegoś takiego, a u mnie jest kurwa krótka piła, nie masz czegoś takiego, że ktoś cię zryja, nie podoba i nieważne, czy byłby kurwa Matką Teresą, to już ma przejebane. Bo ci się nie podoba jego zjebany kurwa wiejski ryj, kurwa. Znaczy mi się zazwyczaj, powiem ci, męskie twarze... I Sobota ma wiejski zjebany ryj, kurwa. Mi się zazwyczaj męskie twarze nie podobają akurat, bo... Ale kurwa, że ci ktoś nie... Nie, oczywiście, wiem o co chodzi, ale nie, ja powiem ci, wszystkich lubię. Ja uwielbiam wszystkich. Ja nienawidzę świata. A ja uwielbiam, a ja kocham wszystkich. Nienawidzę. Kocham wszystkich do czasu, aż ktoś mi podpadnie, no. Ale powiem ci szczerze, bardzo rzadko się zdarza, żeby mi ktoś podpadł. Raczej wszyscy w porządku. No dobrze, ale dostało się Sobocie. Dostało się Szczecinowi, dostało się Winiemu, kurwa. No dobra, tam. No. Było co było, nieważne. Ale też był twój atak, głośny zresztą bardzo, na Palucha. No był. I to był taki atak, że... Nikt tego nie potraktował właściwie poważnie. Nać panny gościu nawyzywał kogoś w kiblu i tyle się skończyło. A właściwie wtedy czemu go tak nawyzywałeś? Zawinił czy nie zawinił? Wtedy to się dostało wszystkim, rykoszecie. Bo wtedy się pokłóciłeś się z dziewczyną, wyzywałeś wszystkich. Tak, dokładnie tak było. A powiedz mi, a jest ktoś jeszcze z osób, które dostały rykoszetem lub też bezpośrednio, a dzisiaj byś im powiedział, że nie? Że przepraszam, że to było nie na miejscu? Ty na pewno gdzieś w życiu takie osoby się znalazły, czy w pracy, najwięcej razy takie... dostawał chyba Kozak, nie? Nie mówię takie medialne, no Kozak... No tak, no ale wiesz... I generalnie nagły atak spawacza u mnie był kojarzony z atakami. Okładka z rysunkiem i napisem Zyzol Kaput. To jest w ogóle dla mnie piękne. Uważam, że Kozak sobie to powinien wydzielać. I ty też zresztą. I to powinno w ogóle być na okładce waszego wspólnego projektu, Karki Sam System, jeżeli by on doszedł... No, Krzysztof nie męczy, to... To zróbcie to i wrzucajcie Kozak Kaput na okładkę. Krzysztof, co wygrywasz? Zezol, wrzucajcie Zezol Kaput na okładkę, ten rysunek. I jeszcze niech są te wydziara, najlepiej na całe plecy. Ale wracając do pytania, to co, są osoby, które dostały słusznie, albo osoby, które dostały niesłusznie, bo ja teraz nie pamiętam wszystkich, którzy, ale ty pewnie lepiej wiesz, kogo wyzywałeś na odpoko. No kurwa, Żabsona też coś tam kurwa powyzywałem niepotrzebnie, kurwa. Bo niepotrzebnie? Bo w sumie mi dzieciak co mi tam kurwa zawinił, kurwa wyrzucali. No. A bo nie było... A tym bardziej, że mam kontakt i nagrywam kurwa z ziomkiem od niego z wytwórni, z ADM-em, kurwa wyrzucali. No kurwa, niepotrzebnie, wiesz co, miałem takie odpały na początku, bo kurwa też nie mogłem zatrybić tego kurwa nowego rapu, tego nowego przesłania tej nowej młodzieży, po prostu sobie zdałem sprawę, że kurwa robi się taki sam jak moja matka.
Już jestem inne pokolenie, jestem stary. Ale w końcu zatrybiłeś to i wprowadziłeś zmiany do swojego życia? Ale to trzeba zaakceptować, no kurwa, to wiesz o co chodzi, no to jest tak... Znaczy ja powiem szczerze, że ja też się nie do końca odnajduję w nowej muzyce i w ogóle w nowym życiu, nie? No, no ale trzeba... A jestem młodszy od ciebie prawie. Ale trzeba to zaakceptować, bo inaczej kurwa się będzie kurwa... Violetton Villas, kurwa, 17 kotami, kurwa, na końcu, kurwa, nie wiem, kurwa, pobiedzisz, kurwa, w wielkim domu, wiesz o co chodzi. Ale quasi cały czas gdzieś... Co nie znaczy, że teraz mam zamiar, wiesz, robić wszystko na jakiś autytunach i nagrywać muzykę, jak Jąk, tam Iggy, czy Rapson, czy któryś z tych młodych chłopaków, bo wiadomo, mam swój styl, będę to robił po swojemu, może być z nowocześniejszym brzmieniem, ale nie neguję tego, co robię, kurwa, rozumiesz o co chodzi. Pozwalasz im. No tak, mają moje błogosławieństwo. Kurwa. Dzisiaj mam twoje błogosławieństwo. Fazi cały czas gdzieś tam istnieje, w tym rapie jest obecny. Wiadomo, że już nie na taką skalę jak kiedyś. Dzisiaj nie ma to takiego rozgłosu, takich wyświetleń. Ale Fazi jest kojarzony głównie z jakimś tam rapem i z tymi awanturami, które się dookoła niego działy. Ale mało co mówi czasami, się... Czasami bardziej z awanturami. Bardziej z awanturami. Ale mało co mówi się o życiu prywatnym Faziego. No. To może być ciekawy temat. Kim Fazi jest prywatnie? Bo nie dopuszczam. Bo na przykład może do mnie dochodziły bardziej niż do jakichś tam rzeszy internautów w rzeczy. Albo jakieś takie znałem osiedlowe ploteczki o Fazim. Na przykład jedna z nich mówiła o tym, że Fazi jest poliglotą. Że Fazi biegle włada językami obcymi. Ale przecież na kawałkach Page Blunt były obcojęzyczne kawałki, tak? Mhm. W jakich językach? No tam, bo po chorwacku i po kurwa włosku. Dobra, a był jeszcze kawałek Rolf? Rolf. W kilku językach nagrany. No, tam był niemiecki, włoski, chorwacki, nie wiem, polski. I własny. I własny. Ale, no dobra, ale skąd pomysły na kawałki w takich językach? To znak, posługujesz się tymi językami? Bo to, że jeździłeś jako tłumacz włoskiego do Włoch... Włoski znam perfektnie. Włoski to tam wiesz, Włochy, zresztą Włochy kurwa mam bardziej zjeżdżone chyba niż Polskę. No dobra, ale skąd Fazi zna takie języki? No bo mieszkałem. Gdzie mieszkałeś? No muszę. Ja nie muszę mieszkałeś. Gdzie? Kiedy? Jak to wyglądało? Zdradź trochę sekretów ze swojego życia prywatnego. Wszystko się zaczęło od tego, jak wyjebałem kurwa, wyjebałem z Polski kurwa, bo się zaczęła robić afera. Tam kurwa różne takie rzeczy, o których nie chcę mówić kurwa. Ale związanego z muzyką? Nie z muzyką. To możesz powiedzieć. No to mówię, no ale to po prostu jakbym został, to mogłoby być tak, że kurwa poszedłbym leżeć albo coś w stylu kurwa. No i tak dalej. Uciekłeś do Włoch przed wymiarem sprawiedliwości? Nie, uciekłem do Bośni, pojechałem na taki hardkorowy odwyk. Tam się odwykowałem. Na odwyk? Tak, tam się odwykowałem. Tam nawet jeden kawałek, w jednym kawałku miałeś taki wers dotyczący może życia prywatnego. Ja kułem kamyczki w bałkańskim upale, a ty chodziłaś na okoliczne bale. To był jakiś tekst z życia odnośnie twojej dziewczyny jakiejś, czy to było? No podejrzewam bardziej rym jakiś taki chutliwy, a kamienie kułem, bo tam był kamieniołom w tej kurwa Bośni i kurwa napierdalałem. Pracowałeś w Bośni w kamieniołomie? Tak, ja gram. To było w Rambo 3 kurwa, ale to było na odwyku? No, bo to był hardcore odwyk. Tam kurwa byli żołnierze po wojnie, kurwa bez zębów, kurwa. Coś nie mogłeś robić, dostawać w ryj z łokcia i chuj, to leciałeś. A kto odpowiada? To był odwyk płatny, darmowy, organizowany w Polsce, organizowany tam? Darmowy. I kto był organizatorem takiego odwyku? Siostra zakonna. Może? O kurde. Siostra zakonna, która ma pod sobą kurwa typów, którzy się już tak ogarnęli, już tak z 10 lat tam siedzieli, takich penerów kurwa. I te penery się dojeżdżały. I ile spędziłeś na tym odwyku? Ile tam byłem? No. Chyba tam byłem bez dwa lata, chyba. No dobra, bo w sumie to jest też temat, który można by poruszyć, bo w twoim życiu, jak już mówimy, że byłeś na odwyku, no to nie ma co się czarować, że ty tam nie byłeś przez przypadek. Nie. To nie było, że się pomyliło komuś. Mój pierwszy odwyk też był w 98 roku w Gnieźnie, kurwa, no ciekawe. W 98 roku, ile miałeś wtedy lat? Jestem 7-4, to ile miałem lat, kurwa, 24? Dobra. Tak? I to wtedy powstał tylko bermudzki skład. Tak. Tak. No dobra, ale byłeś częstym gościem na odwykach, tak? Właśnie nie, kurwa. Nie byłeś zbyt częstym. Byłem wtedy, w tym Gnieźnie, później tam po tych paru latach, kurwa, znaczy krótko, bo to był ten okres, kiedy trzymałem w chuj ten jako małolat, kurwa.
Drugi ten, co wyjebałem do kurwa Bośni, to już w Warszawie zacząłem kurwa popalać brawla, się nie chciałem bardziej wyjebać i też wyjebałem. Dobra, tylko się mnie, ja chciałem zapytać. A teraz byłem, ostatni raz i później przez całe życie nie było nic. I dopiero teraz kurwa, wtedy z typisem kurwa 3 lata temu, ale też było zupełnie co innego z alkoholem. Ja później w chuj chlałem. Narkotyki to zostawiłem i chlałem. No dobra, ale to na odwyki trafiasz, bo brałeś co? Wszystko. Oprócz kraku. Wszystko, czyli co? Powiem konkretnie, bo pewnie dzisiejszy... Marihuana, haszysz, kurwa, amfetamina, MDMA, kurwa, ekstazy, kurwa, LSD, psylocybina, heroina, kurwa, i później wszystkie tabletki benzo, później tabletki opioidowe. Dużo tego. Ale w karo nie dawałem. I co dzisiaj o tym wszystkim powiesz? Paliłem, prawda. Co o tym powiem, no, kurwa? Mimo wszystko masz pozytywne wspomnienia związane z narkotykami? No to bym skłamał, jakbym powiedział, że kurwa nie mam. Bo na pewno były takie chwile, które były fajne. Zresztą kurwa, chwile, gdzie sobie dajesz dawkę kurwa tego, no. Dawkę, jak to się nazywa? No kurwa, to co człowiek jest szczęśliwy, jak to się mówi na to? Ty mi powiedz, ja nigdy nie brałem. Ale jest naukowe kurwa słowo. Dopamina. Dopalaszomina. Jeżeli dostajesz, a dopalaczy nie brałem. Kurwa. Ale miałeś dopalaszominę kiedyś, nie? Tak. Pokaż, jak wygląda dopalaszomina. No nie, no kurwa, opie, no jesteś szczęśliwa. Później normalne, że jeżeli kurwa cię to puszczą, kurwa, i organizm nie jest w stanie tej serotoniny i dopaminy produkować, no to jesteś kurwa, wiesz, na skraju depresji. Ja jakoś tak całe życie się trzymałem. To tak, a na dzień dzisiejszy? Temu mnie to wziąłem. A na dzień dzisiejszy jesteś czysty? Tak. A wszystkim? Palę marihuanę. No i tych petów, które na polu, żeby zarobić. No i zaraz teraz samego zapalić. Miałabyś przerwa. To jest do chuja, kurwa. Przerwę możemy zaraz robić, ale wiesz co, bo doszliśmy do tego pytania przez 5 innych czy 6 innych pytań. Ja w sumie nie wiem, o co pytałem, ale wiem, że było coś o życiu prywatnym. No. Kim jest Fazi w życiu prywatnym? Nie wiemy nic. Czy Fazi ma żonę, czy Fazi ma dziewczynę, czy Fazi ma dzieci, czy Fazi jest dziadkiem Fazi może? Fazi jest obecnie po rozwodzie, ma dwie córki. Pierwszy raz po rozwodzie? No, jedna 16 lat, druga ma 8. A proszę, że ile po rozwodzie jesteś? Ile jestem po rozwodzie? No. No kurwa, jakieś 6 lat. A ile po... No to nie tak od razu, to nie tak zaraz po rozwodzie. A ile byliście małżeństwem? Chyba nie wiem. Ale długo byliście parą? Parą byliśmy, czeku, chwilę byliśmy parą, 3 miesiące. I ślubiliście. I musieliśmy... No bo to lubiłeś wesela pewnie, tak jak ja. Ja lubię chodzić na wesela. A wesele było? Huczne? No takie normalne. Zwróciło się z prezentów? Normalne, kurde. Nie wiem, jakoś tak nie zwracamy to uwagi. Czyli dobra, dwójka dzieci to z jednym... Z jedną kobietą. Aha, obydwie z jedną. Tak. I córki już też duża. No jedna jest, no już ma 16 lat, to już duża dziewczyna, nie? A druga? 8. Kontent z dzieciakami? No. Czy jesteś królem alimentów? Znaczy, no mam alimenty normalne i tam też jakieś... Ale królem jeszcze nie jesteś. Zaległości też jakieś mam, ale kurwa bez przesady, to myślę, że do króla to mi daleko. Zrzutkę nie robimy, zrzutki, no. Nie, ze starszą ostatnio nie gadam, przez 2 tygodnie, bo mi podkurwiła się, też już kurwa łapie czopki. Chyba moja krew w sumie, to się nie powinien dziwić, kurwa, no, ale mnie tak podkurwiła, że zablokowałem. Ma bana, kurwa, na 3 tygodnie. No, a z ex-żoną teraz jestem generalnie w takim kontakcie, że chyba w lepszym niż jakbyśmy małżeństwo. Może się zejdziecie jeszcze? No myślę, że nie. Znaczy nie. Słuchaj, stara miłość nie zdewieje, warto próbować. Nie no, pozdrawiam Aśkę. Elu! No dobra, ale przyszliśmy przez twoje podboje odwykowe, podboje narkotykowe, ale były też później, prawie że doszło do podboi sportowych. Bo były plany o tym, żebyś zawalczył nawet na Fame MMA. No były. No, wtedy, i miałeś wtedy chyba walczyć z Cypisem. Wtedy jak miałem kosę, no miałem walczyć z Cypisem, tylko ja nie pamiętam, o co tam poszło, wtedy co ja się dowiedziałem. Czy to był odpał, czy to było coś słusznego? Chciałem skasować kurwa 100 koła chyba za walkę, a miałem tutaj, nie wiem, 10 kurwa. Wiesz co, ja się też nie dziwię, no bo w walce nie dostają porówno, tylko względem jakiejś tam fejmowości, nie? To akurat logiczne, że Cypis dostał było więcej w dzisiejszych czasach, nie? No ale dobrze, bo nie o to chciałem powiedzieć. Po tych podbojach narkotykowych, odwykowych i w wieku, w jakim jesteś, bo masz już lat dzisiaj? 48 chyba. Dobra, no to tam sobie przeliczą
widzowie, nie? Bo to trzeba tak. Jestem 7-4, jest 2-2. No to trzeba od ten 2022 odjąć 1974 i wtedy wyjdzie ile fazji ma lat. Ale... ale moja mama mówiła w wywiadzie, że jestem humanistą, więc każdy powinien zrozumieć, kurwa. To jest, no jest delikatny problem. Ale po tym wszystkim i to, jakim jesteś w wieku, to myślisz, że byłbyś w stanie zawalczyć jeszcze w takim... Nie, co ty, teraz to już nie wiem, mam jakieś problemy z girami. A wtedy, jak była ta afera z tym pisem? Myślisz, że byłeś wtedy w stanie przygotować się kondycyjnie, wytrzymać taką walkę? Ale... Żeby też się nie stało tak, że wiesz, że wchodzisz do ringu, umierasz na zawał, nie? Ale wtedy, jaki byłem wtedy i na tej kurwie, tam się nie musiał przygotowywać kondycyjnie, a bez niczego bym wyszedł po prostu, kurwa, i mu wyjebał dwie buły i tyle. I myślisz, że wygrałbyś wtedy z tym? Myślę, tak. Teraz mam problemy. A na, powiedz mi, czyli wisi dalej plan na przykład no do robienia sobie gotówki w jakiejś walce filmowej? Nie wisi, bo ci mówię, że mam wyjebane barki, mam pozrywane mięśnie, mam jakiś problem z nogami, że chodzić nie mogę. Ja nie podniosę giry, kurwa, czasami na stop. Nie, muszę iść do lekarza, no mam problem. A właśnie chciałem jeszcze, żebyś pokazał szpagata. No, mam problem, kurwa. I generalnie to mi wszystko napierdala, kurwa. Nie chcę się znowu wjebać w jakieś... opioidy i tak dalej, bo kurwa... Ja, ale ogólnie wyglądasz dzisiaj albo smutnego, albo zmęczonego. Co jest tam? No bo kurwa... Fazy królu śmiechu kiedyś był. Bo dzisiaj 22 daty, kurwa, opił, że... I to się smuci. Już mam stresa. No smuci mnie, bo kurwa, nie mam pokładanego życia tam jeszcze tak do końca, jak wiesz. Jak kiedyś, czy tak jakbyś chciał? Tak jakbym chciał. A taki... Tak, żeby żyć normalnie, jak człowiek, na poziomie, kurwa. Ja nie mówię, żeby mieć jakieś cuda, chubie, co... Kurwa, gwiazdki z nieba, ale po prostu, żeby było normalnie. Bo co? Bo na dzień dzisiejszy z rapu nie ma korzyści? W twoim przypadku? Z rapu są korzyści, tylko że kurwa pół życia mam na śpawie i tak robiłem, że kurwa wszyscy sobie zarabiali dookoła, kurwa. Tylko kurwa nie ja. No. I do dzisiaj nie kapie ci nic chociażby z płyt na Gogo Ataku Spacza? Słuchaj, w polskim rapie chyba nikt nie nagrał więcej płyt niż Krzysztof Milerski. Czyli ty. No? No tak. Nikt nie nagrał. Czyli co? Byłeś najbardziej mającym to w dupie, czy najbardziej oszukaną postacią? Miałem w dupie, a poza tym też byłem debilem. No kurwa, co ty ukrywasz? Ja bym tego pilnował, to kurwa, to teraz wiesz. Ja miałbym problemu z niczym, rozumiesz o coś? A że raz, że miałem wyjebane, kurwa, poprzez ideały, poprzez kurwa hip-hop, nie kurwa, wyjebane wsiadło i tak dalej. To muszę przyznać, że faktycznie rozmawia się z tobą teraz na trzeźwo, zupełnie inaczej niż kiedyś. Nie na trzeźwo. Nie wiem, czy fani będą chcieli takiego Fazego. No wiesz, mi się wydaje, że moja wizja artystyczna, oddzielenie tego, jak jestem, do tego, jaki będę kurwa w utworach, to też będą zupełnie dwie inne rzeczy. Ale... Ja cały czas mam zamiar kurwa robić czopkę kurwa w kawałkach i tak dalej, a to i tak będzie autentyczne, bo kurwa to wszystko i tak robiłem kurwa. Ale uważasz, że twoje kawałki były dobrze interpretowane? Nie do końca, właśnie nie. Bo wszyscy myśleli, że to jakieś żarty, hi-hi-hi, he-he-he. Głupie, śmieszne kawałki, które sobie fajnie posłuchać. Ja za to uważam, że... to ja wiele razy to mówiłem, że Fazi jest jednostką wybitnie inteligentną. I bardzo często spotykało się to ze śmiechem, że... Akurat wiadomo, znowu te swoje głupie żarty gada, ale ja autentycznie zawsze uważałem, że Fazi jest jednostką wybitnie inteligentną i te pozornie głupie teksty kryły w sobie bardzo często niesamowitą mądrość, tylko że no, trzeba było mieć jakiś poziom, żeby te teksty potrafić zinterpretować. Moją ulubioną płytą, twoją, będzie Trójkąt Bermudzki Skład. Ale... Obrót Żywych Trupów. Ale mam wiele płyt, które lubiłem. Bardziej niż inne. Na przykład bardzo lubiłem solówkę pierwszą twoją. Opowieści dziwne coś. Chociaż tak naprawdę chyba TBS był pierwszą solówką, to no, opowieści to, były drugą solówką. To tak wyszło. No. Ale ze Spawaczy, wiesz co najbardziej lubiłem? Jak myślisz, co Pakol najbardziej lubił ze Spawaczy? Nie, Zarzynę? Właśnie nie. Tak, wiedziałem, że palnie, że albo Zarzynę, albo Psychedryna. Chociaż Zarzyna była fajna, fajniejsza niż Psychedryna. Mi się Psychedryna w ogóle tak... za bardzo nie podobała. Hip-hop, Givery i Bull Terriery to jest 100% hip-hopowy album. Tak, pierwszy w historii Spawaczy. I to jest ten, jakościowo ten album też wykraczał troszeczkę poza swoje czasy. On był bardzo hip-hopowy. Tylko nie mogliście oderwać się od swojego wcześniejszego wizerunku, kiedy to byliście takim popychadłem między jakimś punkiem, między jakimiś hybrydami, a trochę rapem, a trochę metalem. Bo nie wiadomo było nigdy, gdzie przykleić Spawacza. To wszystko było, no. Ja uważam, że to bardzo dobrze, ale
No ludzie, którzy słuchają takiego gatunku muzyki, chcą słuchać takiego gatunku muzyki. I w sumie jak ktoś mi powiedział, że spałasz jest czymś innym, to oni już tego nie słuchali, no bo nie wiedzieli tak naprawdę, po co was przykleić. Tak. Czy takie eksperymenty muzyczne dalej siedzą w twojej głowie? Siedzą. Siedzą, bo ja nawet myślałem jakiś czas temu, żeby kurwa zrobić jakąś kapelę metalową. Czyli będziemy mieli... Czyli w planach są różne projekty otworzone. Ja się z Wojtkiem Hoffmanem nawet gadałem, kurwa, żeby Wojtek Hoffman gitary robił. A nie z Albertem Hoffmanem? Ślimak Globicy zrobił, ale... Albert Hoffman był później, kurwa, wiesz. No. Nie wiem, tylko to też, kurwa, wiesz, to trzeba mieć czas, trzeba mieć pieniądz, kurwa, by to wszystko ogarnąć, bo to, kurwa, trzeba być na łączach. Tu, kurwa... Czyli w fazie potrzebuje menadżera. Tak, fazy potrzebuje kogoś, kto mu kurwa tak ogarnie, że fazy będzie miał pieniądze i chuj. I oczywiście menadżer też będzie miał z tego pieniądze. Czyli sponsora i menadżera. Dokładnie. W sumie właściwie już, to w sumie już na koniec, zamykając tą rozmowę o wszystkim i o niczym. No. A ty myślałeś, że tak będzie wyglądała rozmowa z Pakolem? No nie wiem. Bo ja tak znamy się, pewnie się spodziewałeś czegoś. Jakbyśmy gadali wtedy w tym parku, to byś mnie kurwa ubił tam kurwa na tym jebanym osiedlu kurwa. No dobra, no to pokrótce reasumując. Czego chuj w dupę, kurwo! Czego możemy dalej spodziewać się od Faziego? Jakie są plany na przyszłość? Czego fani Faziego, fani spawaczy i fani muzyki mogą spodziewać się dużo od twojego... Dużo dobrej jakościowo muzyki z dobrymi jakościowo obrazkami w końcu jakoś. Kurwa Hajde, kurwa Hi-Fi Prologic, kurwa Dolby System i będzie grubo, a wy kurwa siano na mnie. I będzie wszystko grało. No dobra. Z kogoś wyzywamy się już, nie? Chuj w dupę, kurwą, jebać. Bo zawsze ktoś był wyzwany. No dobra, teraz to może kogoś pozdrawiamy? Bardziej niż innych? Po chuj. Nie, chyba nie. No to bez pozdrowień, to nikogo nie pozdrawiamy. Krzysztof Milerski, Fazi. A miałeś jakieś inne ksywki kiedyś? Albo... Bosman. Czemu? W podstawce, bo nosiłem taką koszulkę jak kurwa ruszny marynarze. No i bo jeszcze mówią na ciebie dziadek. To teraz, no. Ale dlaczego? I to wcale nie tak od teraz, bo już ksywa dziadek jest od dawna. Nie, może tak... Ale ksywy dziadek dostajesz jak byłeś młody. Ja myślałem może dlatego, że wcześniej zacząłeś życie swoje seksualne, szybko miałeś dzieci i te dzieci też i po prostu jesteś młodo dziadkiem. Nie, to może dlatego, że byłem najstarszy, kurwa, tak się jakoś... No i przecież już na hip-hop Givery Bull Terriery? Nie, tam już nie było. Nie? No, to się wzięło dopiero, kurwa, od decyzji muzyka. Tak? No, no i skąd się wziął dziadek? No to zacznij gadać, kurwa, tak zostało. Kurwa, jarać mi się chce, dawaj, idziemy, kurwa. Dobra, nie ma rozmów bez petów, a mnie już tak głowa boli, robimy tak, jadę do chaty, a ty idziesz na peta. Dobra, tak robimy. Zapowiedzi zawsze były. Zawsze były jakieś zapowiedzi czegoś. Coś trzeba zapowiedzieć. A, mordeczki, niebawem moja epka, oddalenie. Czy tam oddalenie, jeszcze nie pamiętam jak on się będzie nazywać dokładnie. Z Kazikiem. Zapraszam do sprawdzenia i elo. Jo. Wyjdzie kurwa na kanale Senior Vagabondo, oglądać, patrzeć. Senior Vagabondo. Tak. Kolejna twoja jakaś wariacja, co to jest? I to jest wariacja, to jest mój nowy kanał, który już ma być moim kanałem i tak będzie, to jest mój kanał i tam będą moje pieniądze, a w końcu widzę, że kurwa... Po małym głównie widzę, że jest dobrze, kurwa. I tak widzę, jak mnie jebali przez te wszystkie lata. Chuj wam w dupę, kurwy jebane. Czyli subskrybować kanał Senior Vagabondo? Tak, Senior Vagabondo. Co to znaczy? Pan Włóczęga. Pan Włóczęga. Pan obejrzyj po jakiemu? Po włosku. Po włosku. A nie jakiś inny kanał? No, a nie inne pedalskie kanały, wypierdalać swele. No i tyle. Przed kamerami gościli... Krzysztof Mierski. Że to ty? Więcej Gromadowski. No dobra, niech będzie na tyle. Jo. Jo.